zapraszam Was na vlog o tematyce odzieży luksusowej, odzieży z dobrych marek, jak rozpoznać takie marki, jak znaleźć takie marki w lumpeksie, no i w ogóle też o stylu, powiedziałabym takim luksusowym, ekskluzywnym, o stylu damy, o stylu osoby z wyższych sfer. Jeżeli chcecie wyglądać jak milion dolarów, to dam Wam kilka rad i pokażę Wam tutaj pewne właśnie rzeczy, które świadczą o tym i które będą sprawiały, że będziecie właśnie tak wyglądać, jeśli oczywiście tego chcecie. Jeśli Was interesuje ta tematyka, to zapraszam Was już teraz na program i oczywiście proszę Was też o subskrypcję i polubienia. Mam nadzieję, że moje programy będą spełniać Wasze oczekiwania. Mam już plan na co najmniej rok do przodu, także serdecznie Was zapraszam, obiecuję, że nie będzie nudno. Ostatnio pokazywałam Wam moje sukienki od Marlenburger, tak? By Marlenburger i sukienkę od Dame von Furstenberg. No i pokazywałam Wam mojego Vuittona i jak można to stylizować. No i dzisiaj pokażę Wam inne moje takie rzeczy, które znalazłam w lumpeksach albo na różnych stronach internetowych, ale wszystko to będą rzeczy z odzysku. No i właśnie to są takie rzeczy topowych marek, najwyższej jakości. Kochani, moim, można powiedzieć, sekretem do znajdowania takich naprawdę markowych, naprawdę jakościowych rzeczy jest to, że ja właśnie zwracam uwagę na jakość. I tutaj to jest ta główna zasada, o której ostatnio już mówiłam. Jakość i materiałów, i jakość wykonania tych przedmiotów. Bo rzadko kiedy jest to tak oczywiste, że wiemy od razu, patrząc na daną rzecz, że to jest, czy to jest Chanel, czy Dior, czy jakieś Gucci, czy inne marki. Oczywiście czasem jakiś znaczek, na przykład przy Louis się Vuitton, no to wiadomo, że znaczek na torbie będzie od razu krzyczał tą markę. Ale są takie rzeczy, które mają bardzo dyskretne oznaczenia i jakby nie znając się na tym, nie dostrzegając pewnych szczegółów, no nie będziemy wiedzieli, że to jest tak dobra marka i kochani, to nie tylko jest ważne ze względu na to, że to daje jakiś nam prestiż. Po prostu dobre marki mają doskonałe krawiectwo, mają doskonałe materiały i takie rzeczy będą dużo dłużej nam służyły, będą dużo lepiej wyglądały. No i dlaczego? Postaram się zaraz Wam właśnie pokazać, dlaczego tak jest, że to, że jakaś marka jest słynna, że jej ciuchy kosztują około 20 tysięcy, to nie jest przypadek. To, że niektórzy mogą mówić, że a, ja sobie wezmę taką jakąkolwiek rzecz z lumpeksu, która ma podobne kolory i to będzie to samo. Nie. Dlaczego? Bo tutaj jest różnica w kroju, tutaj jest różnica w tym, jak to ubranie na Tobie wygląda. Dobry materiał też inaczej się układa i całkowicie inne wrażenie będzie robić niż tani. I takim, kochani, przykładem jest bawełna. Teraz jest ogólnie przyjęte, że jeżeli coś ma bawełnę, to to już super. O, bawełna, no to ekstra, bo dobry skład. Bawełna też ma różne gatunki. I kochani, z resztek bawełny robi się najtańsze ciuchy bawełniane. Takie, które po na przykład dwóch praniach się nam rozwalą, bo to jest właśnie robione z resztek, z takich najgorszych gatunków już odpadowych tego włókna. No i nic dziwnego, że taki cienki, źle utkany, nierówno utkany materiał, jeszcze często źle wykrojony, bo to jest szyte, tak wiecie, jest płachta materiału i te osoby, które to szyją w tych tanich firmach, tych jakichś chińskich czy koreańskich firmach, po prostu muszą wykorzystać każdy centymetr maksymalnie. No więc nieważne, czy to jest tam po skosie, czy tam gdzieś brakuje pół centymetra, to jest cięte po prostu tak, żeby maksymalnie wykorzystać i żeby jak naj... za tą cenę niską jeszcze jak najwięcej zarobić jakby, prawda? Ponieważ te firmy zarabiają niewiele na każdej takiej rzeczy, bo no, to nie jest jakaś wielka przebitka cenowa, prawda? Marża nie jest tam jakaś ogromna. No i produkcja jest tania, więc no, też nie dziwmy się, że chcą wykorzystać maksymalnie swój potencjał, potencjał materiału, no i też siły roboczej, bo dobry krawiec, który będzie kroił materiał w profesjonalny sposób, będzie to robił zgodnie z pewnymi zasadami. No i niestety tutaj straty materiału będą większe, bo nie będziemy kroić po skosie, będziemy musieli zrobić większe, powiedzmy, więcej przestrzeni zostawić na jakieś szwy, na wykończenia. No i to wszystko kosztuje, nie mówiąc już o czasie, który tak drobiazgowe wykończenie ciuchów
również kosztuje, a dobrzy krawcy na pewno nie zarabiają mało i to nie są osoby gdzieś w Azji, które biorą grosze za swoją pracę. Więc no tutaj jakby przełożenie jakości do ceny jest oczywiste, czyli po prostu no za tą dobrą jakość musimy więcej zapłacić, nie ma takiej opcji, prawda? Oczywiście nie mówimy o lumpeksie. No i kochani, teraz powiem Wam kilka takich podstawowych rzeczy właśnie jak chodzi o krawiectwo i materiały. Żebyście wiedzieli, jak, na co patrzeć w lumpeksie, na przykład wchodzicie, jest przestrzeń zalana, jest tymi ciuchami i teraz na co zwracać uwagę? Jakość materiału, dobre materiały zawsze są w dotyku takie bardziej mięsiste, bardziej gładkie, równe. To no, podkoszulka z dobrej bawełny nie wymnie się Wam tak samo jak taka tania, bo nawet jak to weźmiecie, tak zemniecie, to ten materiał się szybciej rozprostuje, bo włókna są równe, i ten splot jest gęsty, więc to się i mniej mnie i wygląda lepiej, kiedy jest założone. No i to jest pierwsza rzecz, czyli bardziej takie mięsiste, bardziej zwarte te materiały, bardziej o równej strukturze. Oczywiście tutaj na przykład nie mówię o surówce jedwabnej, bo są materiały, które są na przykład robione celowo w taki sposób, że widać te włókna, tak? Właśnie z surowym jedwabiem, a czasem z surowego jedwabu są naprawdę ekskluzywne ciuchy szyte, więc tutaj też są wyjątki, ale generalnie ta struktura materiału będzie taka przyjemna, gładka, zazwyczaj jest też miła w dotyku i taka, no, wygląda po prostu inaczej. No i kochani, druga rzecz, detale. Dobre firmy, drogie firmy zwracają uwagę na detale, więc wszystkie szwy będą ładnie wykończone, będą równo wykończone. Nie będzie tam jakichś niedoróbek. No i teraz pokażę Wam na przykładzie płaszcza. Szczerze mówiąc, nie mam płaszcza Burberry albo takiego stopowej półki, bo akurat ja jakoś nigdy nie zwracałam tak bardzo akurat uwagę na płaszcze. Ale mam płaszcz firmy Villa, który jest z takiej średniej półki, ale to jest już dobra jakość. To nie jest już tania sieciówka, jakieś Shein, czy jakieś takie, wiecie, nawet Zara, że tam już troszkę lepiej to jest wszystko zrobione, uszyte. Ale to jeszcze nie jest topowa półka, ale pokażę Wam szczegóły, które będziecie mogli zobaczyć na tych najdroższych ciuchach. Mianowicie, oczywiście podszewka. Jeżeli nie jest to ciuch bardzo cienki, czyli letni, który nie ma podszewki, no to będzie miał podszewkę, która jest też ładnie wykończona. Ona ma wszystkie ściegi równe, tutaj nie wystają żadne nitki, tutaj nie widać żadnych ściegów. To jest wszystko pięknie podszyte i na dole ta podszewka jest też podłożona tak, żeby nie wystawała, ale miała odrobinę luzu, bo jeżeli podszewka by się nam trochę zbiegła, to jeżeli byłaby tak na styk, to ona by nam podciągnęła płaszcz i zaczęłyby się tutaj robić takie marszczenia na dole. No i kochani, co dalej? Jeżeli mamy tu jakieś takie wykończenia, to zobaczcie, na przykład w tym płaszczu macie wykończenie koronką wzdłuż tego głównego ściegu, który łączy podszewkę i płaszcz. To już jest taki detal, który świadczy o tym, że ta firma się postarała, że oni tutaj włożyli ekstra pracę, że to jest już więcej warte. Oczywiście w bardzo, bardzo dobrych firmach pewne ściegi, które by tutaj były, byłyby podwójne i to Wam też pokażę na innych moich ubraniach luksusowych. No i tutaj mamy wewnętrzną kieszonkę, która też w damskich ubraniach rzadziej się zdarza i jest bardzo ładnie wszyta w taki sposób, że materiał główny jest przecięty, więc takie szczegóły też podrażają pracę, bo wszywanie takich kieszonek, tutaj zobaczcie sobie na zbliżeniu, tego typu kieszonek, które wymagają przecięcia i dodatkowego wszycia materiału jeszcze dodatkowo w podszewce, no to dają nam ekstra cenę. No i zobaczcie, tutaj mamy zatrzaski, one są wszystkie bardzo ładnie naszyte, nabite i guziki, jeżeli są guziki albo jeżeli są jakieś elementy, które mają się trzymać razem, to one są przeszyte, zobaczcie, tutaj żeby ta podszewka nam się nie odklejała jakby od płaszcza i nie wyglądało to brzydko, są takie guziczki przyszyte specjalne, które właśnie powodują, że to się nie rusza. Jeżeli byście mieli guziki w płaszczu, bo akurat ten płaszcz ma zatrzaski, nie ma guzików. Jeżeli macie guziki w płaszczu, to w najlepszych markach, na przykład Burberry albo tego typu markach, z drugiej strony, tam gdzie mamy guzik, to tutaj będzie przyszyty dodatkowy guziczek, żeby zasłonić to szycie, bo czasami w niektórych miejscach płaszcza te guziczki będą przyszyte na wylot, właśnie po to, żeby tą podszewkę tu spłaszczać i trzymać razem. Niektóre guziki w dobrych markach są przeszywane pod podszewką, czyli są przyszyte do materiału głównego i wtedy nie ma tych guziczków spodnich jakby. Ale,
ale właśnie zwracajcie na to uwagę, bo jeżeli zobaczycie markę, nawet to nie jest jakaś bardzo, bardzo ekskluzywna marka, ale dobra marka, i ona będzie, i to będzie tak ładnie wykonane wszystko tutaj, wszystko porządnie przyszyte właśnie z kieszonkami, z tymi wewnętrznymi guzikami, to znaczy, że warto, że to jest dobra jakość i to będzie Wam długo służyło. No i tutaj jest dobry materiał, ale to jeszcze nie jest taki materiał z najwyższej półki. No i zobaczcie, ma też bardzo ładne detale, które tutaj no, dają nam taki ciekawy efekt. Mi się podobają takie oryginalne rzeczy, więc ten płaszcz z tymi falbaneczkami przemawia do mnie bardziej niż taki zwykły, klasyczny trench. Ja po prostu mam taką fantazję. No, wybrałam płaszcz z takimi nietypowymi detalami, które nie są w każdym prochowcu po prostu. Ale powiem Wam, że chciałabym kiedyś mieć prochowiec w takim pięknym, ciepłym odcieniu beżu. Taki klasyczny właśnie, na przykład Burberry. Ale to jest kwestia przyszłości. Kochani, no i teraz tak, pokażę Wam teraz moje sukienki ekskluzywne. Sukienki takich najlepszych marek. Jedną z takich spódnic mam na sobie, to nie jest sukienka, tylko spódnica z jedwabiu czystego. No i ona jest przepięknie uszyta. Oczywiście halka jest też jedwabna i to jest naprawdę dobra rzecz. Sweterek, który mam na sobie, też jest bardzo ekskluzywnej marki Nougat. Oczywiście to też nie jest Chanel czy coś takiego, ale to jest już bardzo wysoka jakość. To jest sweterek z jedwabiu, z dodatkiem bawełny. Oprzycia ma takie satynowe z jedwabiu. No i tutaj zobaczcie na zbliżeniu, te guziczki są z takimi pętelkami. Każda pętelka jest osobno wszyta. Jest szyta, jest zrobiona tak, że tam nie ma żadnego szwa na tych pętelkach. To jest wszystko odwrócone, wszystko jest w środku. I one mają taki system tych guziczków, że te właśnie te guziczki jakby są poza bluzką. Można je zapiąć dwojako. I tak, i na wierzchu jakby, i poza bluzką, tak jak ja mam tutaj. Guziczki są z masy perłowej, no i wszystkie tutaj wykończenia, rodzaj tej nitki jedwabnej jest bardzo ekskluzywnie wykonany. No i dlatego takie ciuchy będą wyglądać elegancko, będą się ładnie układać, nie będą się nigdzie marszczyć i po prostu będziemy w tym wyglądać elegancko. Kochani, idę dalej. Pokażę Wam właśnie teraz jeszcze na przykładzie bluzki. To jest bluzka designerska. No name, nie wiem co to jest, ale wiedziałam, że to jest wspaniała jakość. Ktoś sobie to sam szył, albo jakiś dobry krawiec, albo jakiś projektant, który nie ma swojej marki, ale no, ktoś uzdolniony po prostu, krawiecko. Prześlicznie wykonana rzecz, wszystko to jest ręcznie tutaj ponaszywane. Zobaczcie te detale na koronce. Każda właśnie znowu, każda taka na guzik szlufeczka jest odwrócona, to jest przyszyte na lewej stronie, odwrócone, tu nie ma żadnych niteczek, żadnych szwów. Zobaczcie, to samo jest na rękawach, mamy takie koraliki w roli guzików i to jest wszystko tutaj też takimi pęteleczkami, bardzo misterna robota, to jest bardzo pracochłonne, dlatego takie detale na ubraniach bardzo podrażają i produkcję, no i cenę ubrania. No i zobaczcie, od spodu, jak odwrócimy taki ciuch, to tutaj nie będzie żadnych fastryk, żadnych nitek, żadnych, nie będzie widać overlocka, tylko to jest wszystko przeszyte na lewej stronie, zobaczcie. Przepraszam, trochę to tak. To jest w ogóle częściowo ręcznie szyty ciuch, więc wow, to już jest mega. Jeżeli ktoś ręcznie szyje ubrania, no to będzie już najwyższa półka. Zobaczcie, tutaj są szwy odwrócone, czyli szyjemy ubranie jakby po prawej stronie, a później te szwy są wszywane do środka, także od spodu ich nie widać i są też chronione przez to. Nie będzie się to nic wysnuwało, pruło. No i wygląda bardzo estetycznie zarówno z lewej strony, jak i z prawej. Jak odwrócimy tą bluzkę na lewą stronę, to oprócz tego, że nie widać tych ozdób, no to będzie wyglądała praktycznie tak schludnie jak na prawej. I to jest właśnie wielkie krawiectwo, kochani. Więc ja tutaj nie oceniam, czy ta bluzka kosztowała dużo, czy ktoś sobie ją sam uszył, ale to jest naprawdę świetna robota, najwyższej jakości. Moi drodzy, pokażę Wam podobnie z innymi sukienkami. Zobaczcie, tutaj gdzieś tam mam przebitkę w tej sukience. To jest sukienka marki Biba i to jest ta oryginalna Biba. Zobaczcie tutaj meteczkę. Pokażę Wam też zbliżenia. Rozmiar 8, czyli mój rozmiar 36. I to jest czysty jedwab. Przepięknie uszyta rzecz. Cieniutki jedwab, ale bardzo dobrej jakości. Ona, mimo że ją kupiłam używaną, jest w idealnym stanie. Ma taką falbankę, tutaj to jest przepięknie wszystko wykończone. Jak odwrócimy sobie te falbanki, to tutaj nie ma żadnych niteczek, to jest wszystko jeszcze wszyte do środka. I to, co mówiłam, zobaczcie na spód, mamy tutaj metkę 100% silk. No i oczywiście te wszystkie brzegi,
są szyte kryto. Nie ma tutaj fastrygi widocznej. To jest wszystko uszyte przepięknie, bardzo schludnie, doskonale leży. Naprawdę, sukienka dobrana odpowiednio do figury będzie służyć lata. Ja tą sukienkę oczywiście piorę ręcznie, bo to jest jedwab po pierwsze. Po drugie kolor, żeby nie straciła też koloru, bo to jest przepiękny odcień, taki szmaragdowy zieleni. No i naprawdę jest cudowna, jest przepiękna i, no i taka sukienka będzie, nigdy nie wyjdzie z mody tak naprawdę, bo ona jest uniwersalna. Kolejna rzecz, kochani, tutaj pokażę Wam już jakieś stylówki. Tu mam sukienkę Kaszarel, więc też mega marka i zobaczcie, do tej pory, mimo że z lumpeksu, guziczki zapasowe są tutaj przyszyte. Ja ich nie odprułam, bo to jest bardzo wygodne, gdyby mi się odpruło, to mam je pod ręką. Nie widać tego. Malutkie guziczki obciągane, każdy guziczek jest obciągany materiałem. Wszystko tu jest przepięknie odszyte, na zbliżeniach Wam to pokażę. To jest vintage Kaszarel. No i wszystkie guziki, właśnie takie maleńkie guziczki poobszywane. Tutaj zmarszczenie w pasie i zobaczcie sobie na te detale, jak to jest tutaj prześlicznie uszyte, zmarszczone. To jest, tutaj nie ma przypadków w tej sukience. To jest skromne i nawet tutaj są fastrygi od spodu, bo to jest bardzo cienki materiał. No już tutaj przy takich bardzo misternych szyciach nie każdy szef da się oprzeć, bo to by było nawet fizycznie niemożliwe, ale główne szwy. Ale zobaczcie, ta sukienka jest po prostu bardzo cienka i letnia też. I z innego materiału, to jest bawełna. To jest taka bardziej codzienna sukienka. To już nie jest wieczorowa suknia. Bardzo ciekawy materiał. I zobaczcie, jak ona pięknie leży. Ja ją włożyłam i tutaj nic nie odstaje. Ona jest jakby szyta na mnie niemalże. No bo akurat to jest taki rodzaj kroju, który mi leży dobrze na sylwetce. Ale też ta sukienka po prostu jest perfekcyjnie wyprofilowana. Tutaj nic nie odstaje. Jak czasami się kupi jakieś chińskie, takie tanie chińskie zaznaczam, bo też Chińczycy robią też dobrej jakości rzeczy, niektóre. Zamki, które są z tyłu i one się tak marszczą, no to w dobrej marce nie będziecie mieć czegoś takiego, chyba że kupicie zły rozmiar albo macie krótszy korpus niż przewidziano w ubraniu. Ale generalnie to nie będzie się nigdzie Wam zwijać, odstawać, jakieś tutaj takie na przykład czasem są też zamki tu z boku i to nagle odstaje, nie wiadomo co, ubranie leży i tak stoi taki dziób z boku, niezrozumiałe dla mnie. No i zobaczcie mnie w tej sukience, niby skromnie, ale to ma w sobie taką naprawdę klasę. Ja do tego włożyłam takie moje baleriny bardzo dobrej jakości, wzorowane trochę na tych balerinach, co Chanel stworzyło z myślą o Audrey Hepburn, ale no taki wzór po prostu, bardzo dobrej marki. No i pasują tutaj czarno-białe. I do tego włożyłam sobie też sweterek by Marlene Wilger i to jest przepiękny sweterek jedwabno-bawełniany z takimi bufiastymi rękaweczkami marszczonymi na ręku tutaj na górze i z tyłu ma taki przezroczysty materiał, który moim zdaniem dodatkowo nawiązuje, ja tutaj nieprzypadkowo to dobrałam, zobaczcie, wzór tego winorośla tutaj do tych dokładnie bardzo podobnych w typie wzorków na sukience. To jest taki detal, który przyciąga uwagę. No i jest to rzecz bardzo wysokiej jakości też, ten sweterek, także te dwie rzeczy w zestawie mi się bardzo podobają. Są takie nienachalnie eleganckie, na co dzień. Elegancja na co dzień, dama na co dzień. Kochani, mam jeszcze dwie takie sukienki, które też właśnie mają taką tą wysoką jakość. To jest Max Azria, sukienka za 2 zł, którą kiedyś pokazywałam. No i ona jest też bardzo fajnie uszyta, ma bardzo dużo tutaj szczegółów takich. Mimo że to jest sztuczny materiał, to ten materiał jest w dosyć wysokiej jakości i tutaj jest bardzo porządnie odszyta. Są dwie halki, jedna tiulowa i ten tiul nie jest tak ucięty chamsko, tylko jest obszyty też. Więc no właśnie takie rzeczy zwracajmy uwagę. To jest wszystko bardzo ważne dla żywotności ciuchu. Kolejna sukienka to moja sukienka od Dolce & Gabbana. To samo, no przepięknie wykonana rzecz, oryginalna, kupiłam ją na Vinted. No i zobaczcie kochani, bardzo pięknie wykonana, uszyta sukienka, no i zobaczcie tutaj moją przebitkę z któregoś tam filmu, świetnie leży. I to samo, jak odwrócimy te rzeczy, to one są ładnie uszyte, tu jest wszystko wykończone, no tu akurat tiul jest ucięty, no ale to jakby nie świadczy jeszcze. Tutaj są takie aż potrójne jakby szwy w tej sukience. No i ona jest bardzo, bardzo fajnie leży. Także to jest jedna z moich takich tych z wyższej półki rzeczy też.
i kolejna rzecz to płaszcz. Chciałam Wam pokazać ten płaszcz, bo on jest w mojej czołówce tej nowej teraz. To jest płaszczyk szyty ręcznie. I on nie jest tak super wykończony w środku. Wydaje mi się, że ktoś to sam szył. Ale tutaj chcę Wam pokazać, jak przepiękne detale ma ten płaszcz. To jest płaszcz vintage'owy i takie rzeczy vintage'owe, chociaż czasem w środku może nie są aż tak superowo wykończone, ktoś sobie to może sam szył, ale za to właśnie zwracano uwagę na detale i takie rzeczy też będą wyglądać luksusowo. To jest jedwab 100% i patrzcie, ten materiał jest szyty razem z podszewką, chociaż podszewka jest osobno podszyta na dole, to jest ciekawe. No i tutaj mamy ręczny w ogóle szef, który sobie ręcznie wykańczał ten jedwab, bo jedwab jest bardzo delikatny i często maszyna mogłaby nawet go zaciągnąć czy zniszczyć. Tutaj mamy szwy też takie kryte w rękawie. Zobaczcie. Guziczki są umocnione takimi malutkimi guziczkami od spodu również. Tutaj ktoś sobie przyczynił też zatrzaskę, żeby wyżej się zapinało, bo widocznie zbyt duży dekolt odsłaniało to. No i przepiękna rzecz. Tu jest dodatkowo takim właśnie surowym jedwabiem brzeg wyszyty tu i tu. To jest mega, mega piękny ciuch właśnie z vintage. I tutaj dodatkowa ciekawa rzecz, patrzcie, jest taki zameczek ukryty. W ogóle chyba, nie wiem, to jest chyba wywietrznik zrobiony i takim starym, w starym stylu taki zamek. No taki bardzo, no nie wiem, ten płaszcz jest chyba z lat 50. lub 60., bo on ma taki, tego typu krój, więc jest, podejrzewam, że jest bardzo stary i jest w świetnym stanie, bo dawniej używano więcej naturalnych barwników, że tutaj jakaś nitka wyszła, ale muszę sobie, bo tutaj wiecie co, czasami już ze starości zaczyna się pruzia, to muszę zszywać potem. No niesamowicie ciekawy materiał właśnie, takie lata 50., 60., te wzory takie psychodeliczne. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Kochani, jeszcze pokażę Wam mój żakiet letni Giorgio Armani. I teraz tutaj na tym żakiecie możecie zobaczyć te wszystkie znamiona tej dobrej firmy. Przepiękny materiał, kochani. To jest wiskoza, ale takiej wysokiej jakości. To Wam mówię, dokładnie to jest, tak, to jest 100% wiskoza. Ale przepięknie uszyty materiał. Naprawdę, on jest tak elegancki, tak ładny. Jakby taką pepitkę nierówną trochę. Kolor trochę nie mój, ale jak się opalę, jak będzie to odpowiednio wystylizowane, to jakoś to obejdę. I tutaj pokażę Wam ten żakiet tylko w takiej krótkiej stylówce. Narzuciłam go tak na kombinezonik taki, bo po prostu nie mam, tak szczerze powiem Wam, takiego w tym momencie pod ręką takiej stylówki do tego, jeszcze gotowej. I zobaczcie, on jest jednowarstwowy, tu nie ma podszewki, bo to jest typowo letnia rzecz. I zobaczcie, jak to jest w środku wykończone. Tutaj każdy osobny szef jest obszyty jeszcze nie tyle, że sam w sobie, ale jest obszyty jeszcze innym materiałem dodatkowym. Brzeg jest obszyty jakby takim endlem, takim... Zobaczcie sobie na przebitkach, to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Tak jakby overlock, ale to jest takie gęste, że to wygląda jak samo w sobie, jak eleganckie wykończenie. Taki sposób wykończenia żakietu, bardzo, bardzo misterny, precyzyjny i trudny do wykonania. No i co jeszcze mam? No i popatrzcie, tutaj te poły nawet, żeby nie odstawały, bo ten materiał jest bardzo wiotki, widzicie? Taki jest trochę lejący. Są tutaj nawet przyszyte do żakietu. Ja specjalnie tego nie doszywałam mocniej, bo chciałam Wam pokazać te nitki tu widać. No i on bardzo dobrze leży. Jest naprawdę tak skrojony, że od razu po włożeniu sylwetka wygląda bardzo elegancko. Po prostu on się świetnie układa. I to będzie tak zawsze. Nawet jeżeli by ten żakiet Wam super nie leżał, to w nim będziecie wyglądać dodatkowo. On Wam doda do elegancji. Kochani, no i... Teraz buty, te same zasady właściwie, bo wykonanie butów, to w przypadku Manolo Blahnika na przykład, ja już pokazywałam te buty, przepiękne wykonanie w środku, tam jest najwyższej jakości skóra w środku i to widać od razu. Te detale tutaj, no wykonanie takiego wykończenia buta to jest oczywiście dodatkowa praca dla rzemieślnika, który to robi. I tutaj nie dość, że tutaj jest takie, zobaczcie, takie jakby... koronkowe wykończenie tego buta, to jeszcze wewnątrz tego jest jeszcze taka dodatkowa skórka, być może zobaczycie to na zbliżeniach, która jest dodatkowo zszyta z tym butem, czyli no w ogóle to jest też bardzo, bardzo pięknie zrobione. No i oczywiście skóra jest pod spodem, na zewnątrz, tutaj są wszystko te butki ze skóry, to nie jest
żadna sztuczna podeszwa, tylko to jest całe skórzane. Oczywiście w przypadku skóry to jest delikatny but wtedy, nie możemy tego na ulewę włożyć, prawda? No ale to są buty dosyć eleganckie, więc raczej nie do biegania po deszczu do pracy. Kochani, torebki. A, no i tu mam jeszcze moje buty Ferragamo, miałam Wam to jeszcze pokazać, od Michaela Korsa, szpilki też pięknie wykonane i bardzo wygodne jak na szpilki, a wiecie, że ja już mówiłam kiedyś, że nie mogę nosić obcasów za wysokich. W ogóle dla mnie szpilka to jest na chwilę. Ferragamo, tutaj kupiłam Ferragamo, przepiękne sandały, no i też cudownie uszyte, no ja już nawet się nie będę rozwodzić, ale tutaj jak popatrzycie na te detale, każdy paseczek jest jakby podwójny, to jest pasek skórzany, plus jeszcze pod spodem doszyty taki pasek ze skóry lakierowanej. Tu jest taki podwyższony brzeg, który chroni nam, że też ta stopa nie wyjedzie nam z sandała, bo w sandałach tak się nieraz dzieje też, że ta stopa potrafi nam wyjechać, a to jest bardzo fajnie przemyślane. I, no i oczywiście wszystkie takie detale sprawiają, że te buty kosztują później ileś tam tysięcy, prawda, a nie 200 zł czy 300, tak jak nawet jakieś takie skórzane sandałki w sklepie. Przepięknie wykonane ze szczegółami, no i też te metalowe części, zwracajcie uwagę, bo one będą też innej jakości w tych dobrych, drogich ciuchach. Kochani, torebkę. A, już torebkę ostatnio widzieliście moją, tą Louis Vuitton, więc nie będę się powtarzać. Natomiast mam jeszcze torebkę tak z takich lepszych Longchamp i ona też jest ślicznie wykonana. Zobaczcie, właśnie na te metalowe elementy w tych torebkach, one są tak wysokiej jakości i to i w dotyku, i tu nie ma żadnych niedoróbek, naprawdę. To jest pięknie wykonane. Wszystkie te zawieszki są tak samo. To jest mięciutka skórka, no i oczywiście wykonanie i wykończenie w środku tej torebki dobrym materiałem, obszywane szwy tak samo i oczywiście jest nawet w przypadku tej torebki, pokażę Wam, jest oczywiście numer seryjny. O, jest w środku, także jak najbardziej. Nie wszystkie może firmy będą miały tam. Niektóre nie mają tych numerów seryjnych, ale wtedy poznajemy po tych szczegółach takich wykończeniowych. Tu mam torebkę jeszcze taką, nie wiem jakiej marki, ale przepięknie wykonaną, więc też takie rzeczy warto kupić. Zobaczcie, tutaj skóra i tutaj jest taki rypsowy materiał w środku wykończony z kieszonką. No i naprawdę prześlicznie wykonana srebrna torebka, w pięknym kształcie i ma taki wytłoczony emblemat. Tu bardzo, bardzo mi się podoba i dlatego ją kupiłam. I kochani, oczywiście moja torba Ferragamo też z Lumpeksu. Piękna skóra. No tutaj ja wzięłam tą torebkę, bo dotknęłam tej skóry i się zakochałam. Jest jak aksamit ta skóra, jest taka mięciusieńka, taka gładziutka i jeszcze ma połysk jedwabiu. Oczywiście wszystkie tutaj detale, te metalowe są bardzo porządne, te podszewki są takie grube, mięsiste, atłasowe, to nie jest właśnie jakieś tam dziadostwo. Także naprawdę da się poznać nawet w dotyku te rzeczy. I tutaj oczywiście mamy numery seryjne, zobaczcie, tu jest Ferragamo, mamy numer, mamy, wszystko jest firmowe. Zapłaciłam za tą torebkę 30 coś złotych, także super. No kochani, no jakby te wszystkie cechy, które Wam wymieniłam, są bardzo ważne i zwracajcie na nie uwagę, szukając w lumpeksach, dotykajcie ciuchów, jakie one są. I tutaj nie patrzymy na to, że coś jest zrobione z królika, bo to o niczym nie świadczy i że jest mięciutkie, tylko właśnie jakość wykonania. Kochani, przy okazji też tych ciuchów wszystkich markowych chcę Wam polecić świetny vlog. Jeżeli mówicie dobrze po angielsku, to Justine Lecomte ma... pokażę Wam tutaj pisownie na ekranie, ma świetny kanał, ona jest taką dużą, naprawdę dużą youtuberką i ma doskonały gust, bardzo dobrze właśnie się zna na krawiectwie. Niektóre z tych rzeczy, które Wam powiedziałam, to są inspiracje właśnie od Justine Lecomte, aczkolwiek jakby bardziej zainspirowała mnie do nagrania tego programu, bo właśnie jej programy też tutaj dużo pokazują tej jakości, tej elegancji takiej i bardzo, bardzo rzeczowe, bardzo fachowe i tak jak mówię, bardzo, bardzo miła osoba, w ogóle jak na francuskie, przepraszam, że tak mówię, bo to trochę brzmi źle, ale no zdarza się, że Francuzi są tacy troszeczkę zarozumiali, troszkę tacy, że są lepsi, ale tutaj osoba jest przesympatyczna, bardzo taka właśnie pozytywna i świetnym fachowcem, także polecam Wam bardzo serdecznie. No i tymczasem
dalszy ciąg jakby mojego vloga. Teraz już będzie tak raczej krótko. Kilka zasad, jak wyglądać jak milion dolarów, bo to, że mamy drogie ciuchy, czy ciuchy świetnej jakości, to jest jedna rzecz. Teraz zestawianie tych ciuchów i sposób noszenia tych ciuchów. Pierwsza zasada, postawa. Kochani, nigdy nie będziemy wyglądać elegancko, nigdy nie będziemy wyglądać z klasą, jeżeli nie mamy dobrej postawy. Trzeba wierzyć w siebie, czyli przede wszystkim samoocena. Musimy po prostu być dumni z siebie. Nieważne, jaką mamy tam figurę, nauczmy się być dumni z siebie i to widać w naszej postawie. Kochani, przede wszystkim osoby eleganckie muszą być zawsze wyprostowane. Nigdy nie chodźcie tak, bo to od razu, po pierwsze, to od razu wygląda, że jesteśmy w złym humorze, że jesteśmy negatywnymi osobami. To robi bardzo złe wrażenie. I tutaj jakby to jest już psychologicznie uzasadnione, że taka postawa świadczy o jakiejś porażce. Wiadomo, że nie zawsze się super czujemy, ale tutaj ja nie mówię już teraz o samopoczuciu, tylko o nawykach postawy. Po prostu prosto, chodzimy prosto. Chodzimy krokiem, może nie szybkim, ale krokiem zdecydowanym, pewnym. I wtedy ciuchy, które mamy na sobie, będą zupełnie inaczej wyglądać. No, wystarczy sobie porównać, jak tak wyglądam. Czy to jest na pewno elegancka postawa. Tak samo chodzenie na obcasach. Nieduże kroki, nie robimy kroków marynarza w tych obcasach. O, przepraszam, kamera się trzęsie na pewno. Ani nie chodzimy jak taka paniusia, która ma filiżankę z angielskiej herbaty w ręce. Tylko po prostu normalnie, pewnie i przede wszystkim właśnie wyprostowana postawa. Nie jakaś taka też, tylko po prostu wyprostowana. Jestem sobą, jestem dumna, jestem człowiekiem, jestem kobietą. To jest pierwsza rzecz. No i wtedy od razu wszystko wygląda 100% bardziej elegancko. Nawet jeansy zwykłe i adidasy. No i właśnie adidasy, buty. Niekoniecznie obcasy, bo co myślimy, że milionerzy to noszą tylko non-stop obcasy, milionerki oczywiście. Nie, obcasy owszem, ale każde buty, które mają klasę po prostu, jakość. Tutaj chodzi tylko o jakość. Adidasy owszem, ale raczej sportowo, jeżeli idziemy coś zwiedzać na przykład, albo uprawiać sport. I jeżeli już, to oczywiście nie jakieś błyszczące, już nie mówię tu o nastolatkach, tylko o osobach dorosłych. Klasą. Na przykład mnie się kojarzą najbardziej z klasą proste adidasy klasycznych krojów. Adidasy, mam na myśli tutaj sneakery, na przykład Reebok Classic Princess. To są takie proste, piękne, o szlachetnym kształcie buty, które zawsze będą super ekskluzywnie wyglądać na sportowo, oczywiście mówię. No i kochani, druga zasada, kolejna zasada. Nie nosimy ubrań obcisłych. Tutaj nie mówię o pojedynczych ubraniach, że na przykład można mieć trochę obcisłą bluzkę, czy taką dopasowaną, ale jeżeli mamy cały strój obcisły i jeszcze dodatkowo krótki, to nigdy nie będzie to wyglądać elegancko. To może być ekstrawaganckie, to można ułożyć na tematyczną imprezę, na koncert rockowy, ale jeżeli chcemy wyglądać jak milion dolarów i wyglądać ekskluzywnie, to ubrania muszą mieć przestrzeń. My musimy być w stanie tymi ubraniami poruszyć, żeby mieć poczucie, że one mają przestrzeń i że one nie są opięte na nas. Opięte będą się zawsze kojarzyć tandetnie. I dlatego na przykład sukienki Herve Leger, które ileś lat temu były na topie, to nie jest eleganckie. To może być sexy, to może być drapieżne, to może być w jakichś kontekstach fajne, ale to na pewno nie jest elegancja, to na pewno nie jest szyk i takie coś nie będzie robić wrażenia, że jesteśmy ani bogaci, a nawet jeżeli to jest oryginalny Herve Leger, a już w ogóle nie mówię o takim stylu. Sama nosiłam takie sukienki, czy na dyskoteki, ale to jest kwestia kontekstu. Ja tutaj mówię o generalnych zasadach, tak? No i teraz zobaczcie. Panterka jest podobnie kojarzona bardzo, no kojarzy się z takimi podstarzałymi paniami, na przykład w moim wieku, które próbują złapać młodych panów, prawda? No i panterka w postaci obcisłej sukienki czy bluzki, no będzie tak wyglądać, no nie ma na to opcji, jak nie ma na to sposobu. Natomiast
Zobaczcie, ja tutaj mam bluzkę w panterkę, zwykłą bluzkę z H&M, ale dobraną do jedwabnych, szerokich spodni. No i taki strój, nawet mimo tego wzoru panterki, może wyglądać naprawdę z klasą. Możemy wyglądać nawet jak osoba z wyższych sfer w takim stroju. Oczywiście ja nie wyglądam zawsze jak z wyższych sfer, bo ja mam bardzo dużą fantazję i bardzo lubię zmieniać style. Więc ja czasami się ubieram artystycznie, czasami sportowo, czasami no, przeróżne style lubię. Ale jeżeli chcę wyglądać właśnie elegancko, to jedwabie, luźne stroje, ale które podkreślają sylwetkę. Zobaczcie, ta bluzka ma wiązanie i tutaj widzimy talię, tutaj widzimy jakby całą grację sylwetki, można powiedzieć, mimo że ona jest w dużym stopniu zasłonięta. No i to jest elegancja. Nawet jeżeli do tego włożyłam chodaczki, też w panterkę, to one też nie są wyzywające. One mają klasę w sobie, to są chodaczki ze skóry. I tutaj ten wzór się nam nie narzuca, to nie jest wulgarne w żaden sposób. Zobaczcie sobie tak samo do tych spodenek jeszcze tu dodatkowy przykład eleganckiego ubrania się, takiego właśnie w stylu wyższych sfer. Bluzka z lnu, pięknej jakości, włoskiej projektantki, wiązana w pasie też, żeby zrobić tą talię, żeby jednak wyglądać z gracją do tych spodni i do tych samych, no i do tych samych butów. No i oczywiście tutaj pasuje Vuitton, bo i kolorystyka, i styl, jak najbardziej elegancja i tutaj mamy już tą wisienkę na torcie, czyli faktycznie ubranie eleganckie bardzo. Kochani, pokazywałam Wam już te sukienki, no to jeszcze krótkie stroje. Zbyt krótki strój może być źle widziany, ale pamiętajmy, że wszystko zależy też od kontekstu. Jeżeli na przykład jesteśmy w resort, jeżeli jesteśmy w jakiejś miejscowości, w kurorcie, w jakiejś miejscowości nadmorskiej, gdzie jesteśmy na wakacjach, to jak najbardziej krótkie spodenki, krótkie stroje, wszystko pasuje. Nawet w latach 50., gdzie była dużo większa pruderia niż teraz, noszono krótkie spodenki. Przykład. Aha, dobra, nie wzięłam ich, nie mam ich tutaj. Ale zobaczcie na przebitce. Krótkie spodenki, właśnie taki kombinezonik w stylu lat 50. retro. Taki vintage'owy. I zobaczcie, jak to może elegancko też wyglądać. Do tego na przykład balerinki albo piękne klapki jakościowe, skórzane. Fajna torba lub koszyk, nawet kapelusz by tutaj pasował, bo ja akurat nie mam tutaj gdzieś na wierzchu kapelusza, wybaczcie, ale kapelusz i możemy jechać do kurortu i robić za osobę naprawdę zasobną. Ja tutaj sobie jeszcze w drugiej wersji włożyłam takie bolerko z kaszmiru. No i tutaj możemy już się zabawić tym stylem, kaszmirowe bolerko jak najbardziej na wieczór. Albo właśnie ten żakiet, który Wam pokazywałam już na początku. Tylko tutaj ten rodzaj dekoltu mi trochę mało do tego pasuje. Ale przykładowo, mogłaby być taka narzutka bez kołnierza, wtedy byłoby idealnie w takim właśnie stylu. No i tak, kochani, jeszcze Wam tu pokażę kombinezon, bo a propos tych obcisłości i krótkości, które nie są zbyt eleganckie, musimy tutaj być ostrożni, bo można nosić troszkę obcisłe rzeczy, jak najbardziej, na przykład dżinsy w niektóre można nawet w bardzo ekskluzywnym, powiedzmy codziennym stylu włożyć, ale one muszą być dobrej jakości, dobrym stylu. I tutaj mam taki kombinezon firmy Simple, fajny, troszkę już jest na mnie za mały i zobaczcie, on jest już taki na granicy, już tutaj troszkę za bardzo obciśle jest moim zdaniem. Jakby on był o jeden rozmiar mniejszy, to czułabym się w nim bardziej elegancko, bardziej swobodnie. Ale jeżeli mamy trochę coś bardziej obcisłego, to przede wszystkim kobieta z klasą zawsze myśli o bieliźnie. Nigdy nie będzie to bielizna koronkowa. Nawet powiem Wam, że no okej, stringi jeszcze bezszwowe jeszcze tak, ale po prostu bielizna bezszwowa. Bielizna, której nie widać albo prawie w ogóle nie widać pod strojem. W każdym razie coś bardzo dyskretnego, bo nie ma nic gorszego niż takie cięcia na pośladkach, albo jak widać nam, że mamy koronkowe majtki pod obcisłymi spodniami. No to jest tragedia stylowa i to jest w bardzo złym guście. Także nie róbcie tego. Please don't. Don't do it. Stop. I kochani, druga rzecz, biustonosz. No ja w ogóle uważam, że czarny biustonosz, owszem, pod czarną kreację, jeżeli to jest uzasadnione, natomiast w zasadzie jedyny biustonosz, który możecie mieć w szafie, to jest biustonosz cielisty, dobrany do koloru karnacji. Ja nawet mam na sobie taki cielisty bez ramionczek,
z henem, taki tani, ale dobrze dobrany i on jest trochę za jasny. Już najlepiej jakby on był w tym samym kolorze co wasza skóra. Kochani, czy pod białą, czy pod czarną, czy pod cielistą, czy pod kolorową bluzkę, zawsze cielisty biustonosz, bo i też najlepiej bez szwowy albo bez koronek, bo znowu, jeżeli mamy coś przezroczystego, to naprawdę nie jest elegancko nosić koronkę pod spód, bo to bardzo widać i no po prostu to jest troszkę w złym guście. Tyle mam do powiedzenia. Także gładkie, bezszwowa bielizna, ale dobrej jakości, która daje nam świetną postawę i która nie robi nam jakichś tutaj fałdek, wgnieceń, że pod bluzką widać, że mamy jakieś takie, wiecie, różne kształty dziwne. No ale w każdym razie można dobrać, lepiej mieć jeden dobry albo dwa dobre biustonosze niż 10 takich z bazaru, które będą nam się marszczyć, podwijać i robić, poza tym deformować też biust i mogą wpływać na nasze zdrowie. Także to jest bardzo ważne dla mnie i uważam, że każdej młodej osobie powinno się to wtłaczać do głowy, że bielizna cielista, nigdy biały biustonosz pod białą bluzkę. Tyle. Kochani, mam nadzieję, że ten program był przydatny i dla was ciekawy. Ja bardzo lubię ten temat. Jeśli coś jeszcze byście w związku z tym chcieli, to proszę bardzo, piszcie do mnie i sugerujcie, co jeszcze mogłabym o czym powiedzieć, albo jaki temat w związku z tym właśnie jakościowym tematem poruszyć. A będę na pewno robić program o doborze biżuterii, bo jedna widzka mnie prosiła, a to jest bardzo ciekawy temat, ale trochę trudny, więc pewnie to będzie w wakacje, albo bliżej wakacji, jak już nie będę mieć tak tyle pracy. Wymaga dużo przemyśleń taki program. Kochani, serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmiku. A to będzie już haul lumpeksowy za kilka złotych. Cześć! Pozdrawiam, Tomka.